Cześć! Zapraszamy na pierwszy odcinek z serii podcastów Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Chcemy w nich przybliżyć Wam to, czym się zajmujemy, gdzie pracujemy i komu pomagamy. Odcinek został sfinansowany ze środków Polskiej Pomocy. Dziś opowiemy Wam o naszym projekcie etiopskim, który ma poprawić jakość usług medycznych w tym kraju. Przybliżymy Wam, co dokładnie w Etiopii robimy, a robimy dużo świetnych rzeczy, m.in. szkolimy instruktorów medycznych, lekarzy, pielęgniarki i dostarczamy sprzęt do ratowania życia. Wyjaśnimy, z jakiego powodu te działania są akurat w Etiopii tak ważne, a na koniec opowiemy, jak wyglądały działania z pierwszego etapu projektu, który właśnie kończymy. Na dzisiejszy odcinek zapraszają obecny tu ze mną Adam Kukliński, odpowiedzialny za logistykę na miejscu w Etiopii, i Ola Mizerska, zajmująca się wsparciem projektu od strony fundacji. Dla tych z Was, którzy nazwę Fundacja PCPM, czyli Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, słyszą po raz pierwszy, kilka słów wstępu. Jesteśmy jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującą się niesieniem pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej. Działamy w zasadzie na całym świecie, od Afryki po Bliski Wschód, od Europy po Azję. Zanim opowiemy Wam w szczegółach o naszym tegorocznym projekcie, dajmy na chwilę głos naszemu koordynatorowi Kamilowi Ewertowskiemu, który pracował tam przy wielu projektach i jak mało kto poznał ten kraj. Wrócił stamtąd dosłownie w ubiegłym tygodniu. Kamil, opowiedz nam, co pierwsze przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o Etiopii? Jak się tam żyje, pracuje, jaka jest obecna sytuacja? Co pierwsze przychodzi mi na myśl, jak myślę o Etiopii? Powiedziałbym, że zatrucie pokarmowe, ale chyba nie będę brnął w to dalej, bo mogło być to bardzo krzywdzące dla tego absolutnie pięknego kraju w kontekście naszego krótkiego podcastu. Więc może zacznę od kilku suchych faktów. Etiopia to drugie najludniejsze państwo w Afryce. Na powierzchni kraju około 4 razy większego od Polski mieszka 115 milionów ludzi, jeżeli dobrze pamiętam, czyli około 3 razy więcej niż u nas w tym momencie. Jako jedyny kraj w Afryce nigdy formalnie nie został skolonizowany, pomimo pewnych zapędów Włochów, którzy również w pewien sposób odcisnęli swój ślad w kulturze tego kraju, popularyzując na przykład pizzę czy ekspresy do kawy. Najnowsza historia Etiopii tuż po czasach cesarstwa Haile Selassie, czyli od lat 70. ubiegłego wieku, ma dużo części wspólnych z polską historią, a to przez bliskie relacje ze Związkiem Radzieckim i ustrój socjalistyczny, którego upadek oczywiście pośrednio, nie bezpośrednio, został zapoczątkowany upadkiem socjalizmu w Polsce. Historia lat 90. i ta najnowsza historia to politycznie czas silnych rządów. Myślę, że demokratycznych tylko w teorii, totalitarnych bym powiedział bardziej o zabarwieniu demokratycznym, czego rezultatem jest obecnie wojna domowa, ale znów nie chciałbym tu wchodzić zbyt mocno w tematy polityczne ze względu na tematykę naszego podcastu, jak i również czas na opowiedzenie naszej historii, który mamy. Być może uda nam się do tego wrócić w przyszłości. A wracając do Waszego pytania, jaka jest Etiopia, jak się tam żyje i pracuje, to jest to bardzo trudne pytanie, bo to tak zwany temat rzeka. I ja wiem, że pewną banalną, w pewien sposób sztampową odpowiedzią jest, że to barwny kraj, gdzie miejsca się różnią w zależności od tego, gdzie się jest, że trudno to wsadzić w jedno pudełko, no bo przecież na litość, który kraj taki nie jest, prawda? Ale w tym wypadku niestety to prawda. Etiopia jest różna kulturowo, społecznie, politycznie, przyrodniczo. To, co istnieje na północy, próżno szukać na południu do tego stopnia, że zmienia się im język, zmienia się alfabet, zmieniają się lokalne obrzędy, wierzenia, zmienia się również prawo. Oczywiście są pewne wspólne mianowniki, jak indżara, czyli coś w rodzaju kwaśnego naleśnika, który jest podstawą jedzenia w Etiopii, ale tych wspólnych mianowników nie ma wiele. Także jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba lecąca do Etiopii, dwie osoby lecące do Etiopii po raz pierwszy, trafiające do dwóch różnych miejsc, mogą wywieźć z tego kraju dwa zupełnie różne doświadczenia, które nie będą do siebie w żaden sposób podobne. Ale tak, odpowiadając na Wasze pytanie, powiedziałbym, że to naprawdę zależy. Ale rozumiem, że na potrzeby tego podcastu powinniśmy odrobinę wprowadzić naszych słuchaczy w tematykę i dać im lepszy kontekst do przysłuchiwania się naszej rozmowie. Dlatego postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale stawiając je odrobinę inaczej.
mianowicie jak żyje się i pracuje w Addis Abebie, czyli stolicy Etiopii, bo jak wiemy, często stolica jest odzwierciedleniem całego kraju. Oczywiście przefałszowanym i nierozsądnym byłoby wyrabianie sobie opinii o kraju tylko i wyłącznie na podstawie stolicy, ale myślę, że to jest świetny punkt startowy dla każdego z tych, kto potem chciałby zagłębić się odrobinę bardziej w kraj i poznać go lepiej, więc odniesienie do stolicy myślę, że w tym wypadku byłoby jak najbardziej zasadne. A jak się żyje w Addis? Myślę, że powoli, wesoło, z uśmiechem, z otwarciem na innych ludzi, bo taka jest natura Etiopczyków. Bardzo stereotypowo afrykańsko bym powiedział. Ale oczywiście też z problemami, głównie natury społecznej, takimi jak bezdomność, długotrwałe bezrobocie, nierówności społeczne, prostytucja, tego jest naprawdę dużo i jest to w pewien sposób uderzające, w szczególności dla osób, które nigdy w Afryce nie były. W dużej mierze spowodowane marnotrawstwem pieniędzy publicznych, bez dwóch zdań, i brakiem pełnej suwerenności politycznej, możliwości kontestowania zastanej rzeczywistości. Addis to również miejsce pełne kontrastów, gdzie przepych i bogactwo wąskiej klasy wyższej kontrastuje z ubóstwem, a absurdalnie wysokie ceny cła na przykład na samochody powodowały, że jeszcze do niedawna ulice miasta były pełne socjalistycznych zabytków z państw komunistycznych, takich jak Łady i Moskwicze, które naturalnie są powoli wypierane przez tanie jednorazowe, w cudzysłowie jednorazowe, samochody z Indii i Chin ze względu na coraz większy wpływ tych państw na życie w Etiopii. Średni koszt życia jest znacznie wyższy od tego w Warszawie, oczywiście pod warunkiem, że chcemy utrzymać zachodni standard, głównie dlatego, że wszystkie produkty lepszej jakości, czy też normalnej jakości w naszym rozumieniu są importowane, to znaczy droższe ze względu na daniny i opłaty naliczane przez państwa, zanim importowany towar trafi na rynek. Naturalnie w Addis mało kto może pozwolić sobie na życie w zachodnim standardzie, więc jak najbardziej również można przeżyć tam za około 800 zł miesięcznie, bo chyba tyle w tym momencie wynosi średnie wynagrodzenie w stolicy. Pytanie, w jaki sposób? Szczerze, nie mam pojęcia, ale domyślam się. Znów szukałbym tu dużo analogii do życia w Polsce z początku lat 90. W Addis kwitnie handel na czarnym rynku, więc wiele z dochodów jest nieudokumentowanych. Ludzie też przede wszystkim żyją w inny sposób niż my obecnie w Polsce. Wielopokoleniowe rodziny mieszkają często ze sobą razem, na małym metrażu, ograniczając w ten sposób koszty związane z czynszem, jak również koszty życia. Wiadomo, że w grupie jest zawsze odrobinę łatwiej. I choć może jest to dla nas obecnie, na pierwszy rzut oka, coś poniekąd abstrakcyjnego, w szczególności mam tu na myśli młode pokolenie urodzone po 2000 roku, powiedziałbym, że życie w stolicy Etiopii nie różni się mocno od tego życia w Polsce z początku lat 90. Oczywiście stosuję tutaj bardzo, bardzo duże uproszczenie, ale też należałoby poruszyć pewnie wiele aspektów, na które nie mamy najprawdopodobniej dzisiaj czasu. Jednak chcielibyśmy dać tutaj jakiś kontekst dla naszych słuchaczy, aby mogli sprawnie przenieść się w tą inną etiopską rzeczywistość. Dzięki Kamilowi wiecie już, w jak wymagającym, ale wdzięcznym terenie pracujemy. Wdzięczne to może nie do końca dobre słowo w tym kontekście, ale mam na myśli to, że pierwsze rezultaty działań w naszym projekcie etiopskim są widoczne niemal natychmiast, a po drugie Etiopczycy są wspaniałymi partnerami do współpracy. Ale wracając do naszego projektu, Adam, kto ma na nim skorzystać przede wszystkim? Najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek, dlatego liczymy, że najmocniej tę zmianę odczują pacjenci Etiopczycy, którzy będą mogli liczyć na lepszą pomoc, którzy będą mogli liczyć, że karetka, która przyjedzie na miejsce wypadku, będzie odpowiednio doposażona, że personel karetki będzie wiedział, co robić. Na pewno też personel medyczny, czyli lekarze, pielęgniarki, wszyscy ci, którzy zdobędą nowe umiejętności dzięki naszym szkoleniom. I sądzę też, że szpitale, dzięki temu, że zaopatrzymy wspomniane karetki i oddziały ratunkowe w nowy sprzęt. Jeżeli chodzi o tegoroczną część projektu, to mówimy tutaj o lekarzach w szpitalach z Addis Abeby. Zdecydowaliśmy się zacząć w stolicy ze względów logistycznych, organizacyjnych. Ale docelowo będzie to tylko Addis? Nie, chcemy włączyć ten projekt duże miasta regionalne w całym kraju, oddalone od Addis nawet do 500 km. Będziemy musieli to jakoś logistycznie dopiąć.
ta lista jest jeszcze otwarta, być może uda się objąć więcej miast niż zakładaliśmy, zależy to od sytuacji na miejscu. Projekt zaczął się we wrześniu tego roku, zazwyczaj takie projekty zaczynamy gdzieś w okolicach kwietnia, dlatego w tym roku wyjątkowo musieliśmy skumulować wszystkie działania w ostatnim kwartale. Było to wyzwanie, ale jak zaraz usłyszycie, wiele udało się zrobić. Ten projekt jest przewidziany na kolejne 2 lata. Jego łączny budżet w ciągu tych 3 lat to prawie 6 milionów złotych, czyli najwięcej spośród wszystkich projektów, którym przyznano dofinansowanie w tej puli środków. Na miejscu mamy 2 ważnych partnerów. Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia Etiopii, które chciałoby z naszym wsparciem tak naprawdę od podstaw stworzyć system ratownictwa medycznego. I współpracujemy też z Centrum Szkolenia Medycznego ALERT w Addis Abebie, czyli ośrodkiem z ponad 80-letnią historią w szkoleniu lekarzy. Ważne jest, że to nie jest pierwszy projekt o tematyce medycznej w PCPM, prawda? Tak, zdecydowanie ma to duże znaczenie, wiemy jak to robić. Obecnie prowadzimy podobny tematycznie projekt w Palestynie. W przeszłości robiliśmy takie szkolenia też w Kenii. Tutaj odsyłamy do naszej strony internetowej www.pcpm.org.pl, w szczególności do zakładki Pomoc Rozwojowa. Tam znajdziecie obecne projekty, obecnie prowadzone projekty. A relacje z nich też pojawiają się na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Ważne też jest to, że korzystamy z doświadczenia medycznego zespołu ratunkowego PCPM. Czym jest ten zespół? To pierwszy i jedyny jak na razie zespół, który ma reagować w kryzysowych sytuacjach, jeden z niewielu certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Tworzą go medycy, czyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy, wolontariusze, którzy pomagają ofiarom trzęsień ziemi, ofiarom powodzi, opiekują się rannymi uchodźcami i są tak naprawdę w stanie dotrzeć wszędzie w ciągu 48 godzin. Mogliście o nich usłyszeć pewnie w ostatnich miesiącach, ponieważ jeździli w wiele miejsc na świecie i pomagali w walce z pandemią. Między innymi byli we Włoszech, w Tadżykistanie, na Madagaskarze, w Ugandzie, Etiopię, ostatnio także Malawi. Tak, o naszych misjach przeczytacie więcej na naszych social mediach. Możecie wyszukać konto Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM. Ten nasz projekt etiopski jest bardzo wymagający, niezwykle ekscytujący, ale bardzo wymagający, dlatego że robimy w zasadzie pracę u podstaw. W Etiopii w zasadzie nie istnieje publiczna służba ratunkowa, a oddziały intensywnej terapii funkcjonują w zasadzie szczątkowo. Nie ma wykształconych w tym zakresie medyków. Jeszcze do niedawna w zasadzie zawód ratownika medycznego w Etiopii nie istniał. Dzisiaj, choć jest już trochę lepiej, to wciąż normalną jest sytuacja, gdy w półmilionowym czy milionowym mieście pracuje kilku zaledwie miejscowych ratowników, których umiejętności, delikatnie mówiąc, wymagają jeszcze wielu szkoleń. Ramy tego zawodu są dopiero tworzone, a ratownicy opuszczają szkoły, uczelnie z niewielkim poziomem umiejętności. Studia w zasadzie nie dają możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego. Tak, możliwości zdobycia umiejętności praktycznych nie ułatwia też fakt, że w Etiopii jest tylko 10 prawidłowo wyposażonych ambulansów. Prawidłowo wyposażonych mam na myśli, no, podobnie jak w Polsce, a pozostałe karetki nie mają praktycznie żadnego wyposażenia, są to po prostu zwykłe pick-upy i służą wyłącznie do transportu chorych. Mówimy o 110-milionowym kraju. Tak, potrzeby są ogromne. Czyli populacji 3 razy większej niż w Polsce. A do tego 80% ludzi w Etiopii żyje na wsi, a wspomniane karetki obsługują jedynie te największe miasta. Jak słyszycie, nie jest idealnie. No ale cóż, w karetkach brakuje sprzętu ratującego zdrowie i życie. Personel karetek często nie posiada praktycznie żadnych umiejętności medycznych, ale też
ci medycy, którzy są wzywani na miejsce, nie są nauczeni i nie mają takiego nawyku, że już w karetce można ratować życie. Weźmy taką sytuację, gdy ktoś potrzebuje nagłej pomocy, przyjeżdża po niego ambulans, umieszcza się tego pacjenta w tylnej części karetki, zostawia na noszach, na łóżku, zwykle z kimś z rodziny, po czym załoga karetki przechodzi do kabiny kierowcy i tak jadą do szpitala. Nie zbiera się informacji o pacjencie, nie ma jak na bieżąco sprawdzać stanu jego zdrowia. To pokazuje, jak potrzebny jest nasz projekt i ile jest jeszcze do zrobienia. Adam niedawno wrócił z ostatniej serii szkoleń, więc jest jeszcze pełen wrażeń, którymi chętnie się dzieli. Ty widziałeś szkolenie z takiej właśnie akcji z wezwaniem karetki do pacjenta potrzebującego nagłej pomocy? Tak, mieliśmy takie symulacje wielokrotnie. Na początku widać było pewną tremę i brak, myślę, że jeszcze takiego obycia, brak przyzwyczajenia do pracy w karetce, do przetransportowywania pacjentów do karetki, ale zdecydowanie widać też było duże zaangażowanie, chcą się tego nauczyć i chcą się rozwijać w tym zakresie. Zbieramy wnioski i pomysły już na przyszły rok. Dobrze też zobaczyć, jak ten nasz projekt odbierają Etiopczycy. Widać, że są bardzo zmotywowani, podekscytowani, cieszą się, że coś się zaczyna robić w tym kierunku, że idzie ku lepszemu. W tych szkoleniach skupiamy się na tym, żeby wyszkolić instruktorów, tak aby oni sami byli w stanie, umieli później szkolić ratowników medycznych. W tym roku przeszkoliliśmy 22 instruktorów spośród lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek z Addis i z innych miast regionalnych. Są to specjaliści w swoich dziedzinach, osoby o dużym doświadczeniu w pracy w szpitalach. Widać jednak pewne braki, często duże braki doświadczenia pracy w terenie, na ulicy. Zupełnie inaczej podchodzi się do pacjenta w warunkach szpitalnych, w sterylnych warunkach. Ratownicy muszą być w stanie pomóc w ciasnym ambulansie, klęcząc przy pacjencie na chodniku w dużo mniej komfortowych warunkach. Dlatego oswajamy tych naszych nowych instruktorów z taką sytuacją. I dlatego też wysyłamy do Etiopii instruktorów PCPM, ratowników, którzy mają to wszystko w małym palcu. Opowiadają, dzielą się tą wiedzą, mówią, jakie są najczęstsze błędy, czego trzeba się wystrzegać w codziennej pracy ratownika. Warto dodać, że są to instruktorzy nie tylko z Polski, ale też z Kenii. Tak. Włączyliśmy instruktorów kenijskich, z którymi współpracujemy od lat. Wiemy, że mogą dużo wnieść do naszego projektu, nie tylko ze względu na sąsiedztwo, taką bliskość kulturową, ale też mają wiele innych zalet. Na pewno taką naturalną charyzmę. Śmiejemy się czasami, jak zaczynają swoje długie przemowy. Trzeba przyznać, że to robi wrażenie na Etiopczykach i na nas. Ci instruktorzy kenijscy, to ważne, wcześniej zdobyli doświadczenie i uprawnienia właśnie dzięki PCPM i to super, że teraz są częścią naszego teamu szkoleniowego i mogą przekazywać tę wiedzę dalej. Jest to mega, mega budujące dla nas. Ale Adam, zaczęliśmy od szkoleń, ale przecież te szkolenia nie doszłyby do skutku, gdyby nie sprzęt, który dostarczyliśmy. To a propos tego, o czym wspominałam na początku, że praca przy tym projekcie to jest tak naprawdę praca u podstaw, bo sprzęt, który wysłaliśmy w tym roku, sprzęt do szkoleń, to jest sprzęt absolutnie podstawowy, bez którego te szkolenia nie mogłyby się odbyć. Zdecydowanie. Siedzielibyśmy tak naprawdę w pustych salach, dlatego bardzo dobrze się stało, że udało nam się dostarczyć sprzęt treningowy różnego rodzaju. Między innymi fantomy, czyli takie dość popularne manekiny, na których można ćwiczyć uciskanie klatki piersiowej.
różnego typu trenażery, które pomagają ćwiczyć udrażnianie dróg oddechowych. Między innymi też defibrylatory treningowe, czyli sprzęt, który docelowo przywraca akcję serca. Możecie go znać choćby z komunikacji publicznej w Polsce. Cały ten sprzęt jest powszechnie używany do szkoleń w Polsce. To na miejscu jest raczej rzadkością, dlatego w pierwszych dniach musieliśmy przeszkolić lokalnych instruktorów z tego, jak go używać, jak może pomóc w treningu, bo zdecydowanie może. Dzięki niemu instruktorzy mogą kontrolować, czy ćwiczenia są poprawnie wykonywane, czy tak udzielana pomoc byłaby skuteczna. To nie jedyny sprzęt, jaki dostarczamy. Bardzo ważne jest też to, o czym już wspominaliśmy, czyli doposażenie ambulansów. W tym roku przekazujemy ministerstwu specjalistyczne apteczki, torby medyczne, zestawy, które zdecydowanie powinny być do dyspozycji każdego zespołu ratunkowego. Dodam też, że doposażamy etiopski EMT, czyli zespół ratunkowy szybkiego reagowania, który miałby być docelowo wykorzystywany do działań w kraju i za granicą. Taki EMT na wzór tego naszego polskiego, o którym Adam mówił wcześniej. W tym roku zakupiliśmy dla nich namiot, w którym będzie mógł być zorganizowany szpital polowy i łóżka. I jeszcze wracając do szkoleń, myślę, że dla nas najważniejsze są szkolenia instruktorów, którzy w przyszłości sami będą szkolić kadrę medyków. Zgodnie z zasadą, którą staramy się kierować przy wszystkich naszych projektach rozwojowych, dajemy wędkę, a nie rybę. Czyli zakładamy, że jesteśmy w Etiopii tylko na chwilę. Nawet jeśli jest to projekt kilkuletni, to jest to tylko chwila. Pomagamy Etiopczykom zbudować system szkoleniowy, który sami będą potem mogli rozwijać. Tak, chcemy, żeby stali się samodzielni po prostu. Ważne też, żeby nasze projekty uwzględniały miejscowy kontekst. Z doświadczenia w pracy w Afryce, w Etiopii, wiemy, że nie wszystkie nowe rozwiązania przyjmowane są z otwartością. Nie powinniśmy narzucać swoich pomysłów. Chcemy mieć pewność, że sprzęt, który im dostarczymy, będzie wykorzystywany, że szkolenia, które prowadzimy, są zgodne z ich oczekiwaniami. Na przykład po ostatnich szkoleniach spotkaliśmy się na takim spotkaniu podsumowującym. Miejscowi instruktorzy poprosili nas, żeby przeszkolić ich z przyjmowania porodów poza szpitalem, że jest to umiejętność, której im brakuje. I chodzi tutaj o przyjmowanie porodów, o odbieranie porodów w karetce, czy wręcz na ulicy. Wcześniej nie zakładaliśmy takiego szkolenia. W tym kontekście myślę, że powinniśmy właściwie mówić bardziej o współpracy rozwojowej, a nie o pomocy rozwojowej, nie? Z końcem tego roku finalizujemy pierwszą z trzech faz projektu. Jakie plany na kolejne miesiące zdradzisz? Pewnie. Projekt został rozpisany do końca 2023 roku. Mamy sporo czasu, żeby zrealizować nasze pomysły. No i nie zatrzymujemy się. Dalej kontynuujemy szkolenia personelu spoza Addis. Na pewno chcemy też doposażyć kolejne karetki z kolejnych miast. Chcemy też dodać nowy element, czyli szkolenia straży pożarnej. Kilka lat temu prowadziliśmy już takie szkolenia w Etiopii dla strażaków poza stolicą. I przy okazji obecnego projektu super byłoby sprawdzić, jak wygląda taka współpraca między strażą a tym naszym pogotowiem ratunkowym. Chcielibyśmy przeprowadzić symulację zdarzenia masowego, coś spektakularnego, wypadek autobusu, zderzenie pociągów, jakieś zdarzenie o dużej skali. I powinno nam to pomóc zauważyć, jakie jeszcze są potrzeby, braki w szkoleniu, w sprzęcie. I tak jak wspominałeś, zobaczyć przy tej okazji, jak te służby, czyli służby ratunkowe i straż pożarna współpracują ze sobą. Jeżeli chcecie zobaczyć szkolenia, które miały miejsce w Etiopii, w Kenii z udziałem Straży Pożarnej, odsyłamy do naszego kanału YouTube. Wystarczy wpisać strażacy PCPM
i od razu znajdziecie nasze nagrania. Kamil, którego usłyszeliście na początku podcastu, wrócił tuż przed świętami do Polski jako ostatni z naszej PCPM-owej ekipy, z projektu i przywiózł ze sobą trochę etiopskiego słońca. Przesyłamy wam je teraz dalej, żeby oświetliło te noworoczne, zimowe, mimo wszystko mamy nadzieję, jak najmniej szare dni. W Etiopii Nowy Rok dopiero we wrześniu. Bo tam inny kalendarz i inny rok. Tak. My tymczasem życzymy wam po amharsku Melkam Adis Amet. Czyli wszystkiego najlepszego w nowym roku. To był podcast PCPM sfinansowany ze środków Polskiej Pomocy. Do usłyszenia wkrótce. Stay tuned.